O nie! Zbliża się potężne tornado i to jak szybko! Trąby powietrzne mogą poruszać się z zawrotną prędkością ponad 400 km na godzinę i wydrążyć ślad na ziemi o długości 80 km. Czasami widać je wyraźnie, a czasami potrafią się zakamuflować pod nisko wiszącymi chmurami lub deszczem. Wtedy nawet ich nie widzisz. W większości przypadków tornado może rozpętać się tak szybko, że nikt nie będzie w stanie cię ostrzec na czas. Obłędna burza jest już naprawdę blisko. Zostało ci może kilka minut, żeby się gdzieś schować. Masz piwnicę? To biegusiem. A może by tak? No dobra, to szalony pomysł. Ale co byś powiedział na wskoczenie do środka tornada, aby zobaczyć, jak tam jest? Niektóre tornada wyglądają jak wiry, a inne mają szerokie chmury w kształcie leja. To teraz spójrz na ten typ. Widzisz te wirujące wiatry zrodzone w burzy? Rozciągają się od niej w dół, aż do ziemi. Często dołącza do nich również grad. W samych Stanach Zjednoczonych występuje około 1000 tornad rocznie. Teksas jest rekordzistą i może poszczycić się 120 trąbami powietrznymi każdego roku. No dobra, nie ma się w sumie czym chwalić. Najwięcej tornad można zaobserwować w Alei Tornad, która jest regionem rozciągającym się w środkowo-zachodniej części USA. Trąby powstają, gdy ciepłe, wilgotne powietrze napływające z Meksyku spotyka się z chłodnym, suchym powietrzem z Kanady. I kiedy się zderzają, zamieniają się w potężną burzę, która w pewnym momencie może wywołać tornada. Najwięcej trąb zobaczysz tam między kwietniem a czerwcem, choć ostatnio niektóre pojawiły się nawet w grudniu. Tornada mogą być zwykłą burzą pyłową albo niewiarygodnie potężną siłą unoszącą samochody, duże drzewa, a nawet domy. Słuchaj, to wyjątkowa szansa. Nigdy nie byłeś tak blisko, prawda? W dodatku to tornado jest gigantyczne, a nieczęsto ma się okazję zobaczyć coś tak dużego. Dobra, gotowy? Jest coraz bliżej. Czujesz, że wiatr się wzmaga, jednocześnie obrzucając cię ziemią i gruzem. Zamykasz oczy i siup! Jesteś w środku, ale odlot! Szalone wiatry targają i kręcą tobą dookoła, jednocześnie podnoszą cię do góry. Masz zawroty głowy? Czujesz się jak Dorotka z Czarnoksiężnika z Krainy Oz? No dobra, sprawdźmy, co tak naprawdę dzieje się z tobą w samym środku wirujących wiatrów. O, zaraz! Czy to nie motocykl twojego sąsiada? Miejmy nadzieję, że nie podleci bliżej. To może w międzyczasie nadrobimy zaległości. Tak, wiem, rychło w czas. Znalezienie się w środku szalejącego tornada nie musi skończyć się tragicznie. Ale nie będę kłamał, przeżycie do łatwych zadań nie należy. Na początku odczułbyś ogromną zmianę temperatury. Wewnątrz trąby powietrznej może być nawet 20 stopni mniej niż na zewnątrz. To dlatego, że środek leja cały czas się obraca. To sprawia, że wnętrze wiru jest o wiele zimniejsze, a twoje drogi oddechowe stają się znacznie węższe. Powietrze jest tam o 20% rzadsze niż na przykład na bardzo dużych wysokościach. Mam nadzieję, że nie planujesz zbyt długo tu zabawić. Ciśnienie atmosferyczne wewnątrz wiru jest tak niskie, że twoje płuca nie byłyby w stanie pobrać wystarczającej ilości tlenu. A może trochę jaśniej? Już się robi. Oddychanie wewnątrz tornada przypomina próbę zaczerpnięcia powietrza na wysokości 8000 metrów. A że prawdopodobnie nie jesteś himalaistą i nigdy nie wspinałeś się na Mount Everest, będziesz potrzebował pomocy, aby wziąć normalny oddech. Krótko mówiąc, zemdlejesz już po kilku minutach, ale nie martw się, przyniosłem ci specjalną maskę, więc oddychanie nie jest już problemem. Zauważyłeś, jak płynny jest przepływ powietrza w środku tornada? Niektórzy obserwatorzy przekonali się o tym na własnej skórze. Później opowiadali, że z zewnątrz tornada wyglądają mega chaotycznie, szalejące chmury i wirujące wokół wiatry, ale w środku powietrze jest zaskakująco płynne, co nie znaczy, że możesz się spodziewać sielanki. Krótko mówiąc, na pewno nie będziesz sam, ale motocykl sąsiada to nie jedyna rzecz, którą tam zobaczysz. Drewno, cegły, szkło, a może nawet samochody, krowy, domy, dachy i inne duże przedmioty. To wszystko może zostać wessane do środka. Będziesz miał szczęście, jeśli w tym chaosie nic w ciebie nie uderzy. A ostrzegam, te odłamki wirują z prędkością 500 km na godzinę, także trudno je ominąć. Ale powiedzmy, że zdarzył się cud i uniknąłeś zderzenia. Teraz jesteś totalnie oszołomiony i zastanawiasz się, kiedy to wszystko się skończy i czy w ogóle będziesz w stanie wyjść z tego gigantycznego tornada. Spokojnie, kiedyś na pewno zwolni, ponieważ chłodne powietrze wchodzi do trąby powietrznej. Ale to, że się uspokaja, wcale nie oznacza, że już po wszystkim.
Jedynie twój żołądek może sobie odpocząć, jeśli wiesz, co mam na myśli. Z tym, że jest pewien problem. Tornado zrzuci cię z wysokości i to nie byle jakiej. Jeśli latasz gdzieś nad wsią, być może miękkie sianko zamortyzuje twój upadek. Czekaj, przecież jesteś w trąbie powietrznej, która ma prawdopodobnie ponad 13 km wysokości, więc nic ci po sianku. Mam nadzieję, że zabrałeś spadochron. To na 3-4. Nie martw się, to moja wyobraźnia, więc gwarantuję ci, że wyjdziesz z tego cało. Okej, teraz powoli schodzisz w dół, podziwiając widoki, o ile w ogóle coś widzisz przez te okropne zawroty głowy. Chwila, dlaczego niebo z lewej strony jest bezchmurne i słoneczne? To nic nadzwyczajnego. Tornada często tworzą się w pobliżu krawędzi burzy. To jak granica między dwoma światami. Przecież zanim to wszystko się zaczęło, nie było żadnego wiatru, prawda? To też jest normalne. Okej, mam nadzieję, że zdajesz sobie sprawę, że tego rodzaju scenariusz nie odegrałby się w rzeczywistości. Jeśli tornado jest w pobliżu, jak najszybciej udaj się w bezpieczne miejsce. Może to być podziemny schron, a jeśli go nie masz, piwnica również zda egzamin. Przygotuj zawczasu telewizor lub radio na baterię i nie zapomnij o zapasie paluszków. Dobrze mieć również krótkofalówkę lub urządzenie z internetem, aby wiedzieć, co dzieje się na zewnątrz. Pamiętaj też o zaopatrzeniu się w kilka niepsujących się produktów, wodę i inne niezbędne rzeczy. Okazuje się, że niektórzy ludzie naprawdę zostali wessani do tornada i udało im się przeżyć. Trąba wyrzuciła ich kilkaset metrów dalej, bez żadnego zadrapania. No nie wiem, jak dla mnie to za dużo zachodu, żeby zaoszczędzić parę złotych na Uberze. Oczywiście nigdy nie wiesz, czy będziesz bezpieczny lub gdzie wylądujesz. Na przykład wydostanie się z superkomórki burzowej graniczy z cudem. Należy ona do najsilniejszej kategorii burzowej, w której szaleją złowrogie pioruny. A teraz wyobraź sobie, że wpadasz w trąbę wodną. Te w sumie mogą być w porządku, przynajmniej na początku, ponieważ są słabe i tworzą się nad ciepłą wodą. Takie wodne spa, dopóki nie przeniosą się w głąb lądu i nie zamienią się w prawdziwe tornado. Ale już wiry pyłowe nie byłyby tak przyjemne. Nie są jakieś mega duże, ale mówimy o kolumnach powietrza, które obracają się z dużą prędkością. Przynajmniej łatwo je dostrzec ze względu na wirujący w nich brud i kurz. W tym przypadku przydadzą ci się okulary. Ups, zapomniałem je zabrać, więc tym razem nie mogę ci pomóc, ale mam dobrą wiadomość. Wiry pyłowe nie występują podczas burzy z piorunami. W sumie to nie wiem, dlaczego to miałoby cię pocieszyć, ale dobra. To może dla odmiany wskoczysz w ogniste tornado? Spokojnie, mam specjalny kombinezon, który zapewni ci bezpieczeństwo podczas wirowania przez dym, gaz i płomień. Obiecuję, kolumny są tu wąskie i wznoszą się pionowo w powietrze, podobnie jak wir pyłowy. Oczywiście upał jest nie do opisania, a kiedy prądy wstępujące stają się silniejsze, a w powietrzu jest wystarczająco dużo suchego paliwa, ognisty wir zmienia się w prawdziwe ogniste tornado, które rozciąga się od ziemi do chmur, poruszając się przy tym niewiarygodnie szybko. Dobra, wystarczy na dziś. Kręci mi się w głowie.